Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy wieczór, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, że Twoje słowo nas buduje i karmi. Dziękujemy, że Ty, Duchu Święty, działasz w tym słowie, że Ty nas teraz wypełniasz swoją obecnością i my rozumiemy to, co do nas mówisz. W imieniu Jezusa. Amen. Dzisiaj dwa tematy poruszę. Wczoraj mówiłem o darach Ducha Świętego. Dzisiaj chcę powiedzieć najpierw o urzędach. List do Efezjan, 4 rozdział, 11-12 werset. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Urzędy Boże są elementami Królestwa danymi po to, aby przygotowywać Bożych ludzi do tego, aby Królestwo było szerzone. Również urzędy Boże służą do tego, aby w sposób silniejszy niż przeciętny, narodzony z Bożego Ducha człowiek wpływać na świat. Boży urzędnik to nie jest ktoś, kto jest lepszy od innych. I nie jest to człowiek szczególny. Pod tym kątem, że wybrany przez Boga. Tylko jest to człowiek, bo to jest ważne, wiecie. Bo wiecie w ogóle, że Słowo Boże mówi, kto biskupstwo się obrzega, pięknej pracy pragnie. Słyszeliście o tym? Kto o biskupstwo się ubiega, czyli o zarząd. Biskup to zarządca. Kto o zarząd się ubiega, pięknej pracy pragnie. A więc urzędnicy Boży to ludzie, którzy podjęli decyzję, że wezmą autorytet w życiu innych ludzi. Co się z tym wiąże, zaraz powiem. I po drugie, oni otworzyli się na Boga w tym temacie. O. A to nie jest tak, że to Bóg sobie wziął i go tam wybrał, bo on jest szczególny. Nie. On nie jest szczególny. On jest otwarty. I chętny. O. Wiecie w ogóle, Bóg potrzebuje człowieka, który jest otwarty i chętny. Otwarty i chętny. Ale nie otwarty i chętny w teorii. Bo to naprawdę jest wielka różnica. Tylko otwarty i chętny w praktyce. No i urzędnicy tacy są. Urzędnik to ktoś, kto posiada więcej niż inny wierzący. Z jakiej perspektywy on posiada więcej? On nie posiada więcej Ducha Świętego. Ducha Świętego wszyscy mają w całości. Nie ma kogoś, kto ma mniej lub więcej. Ale on posiada coś, co można nazwać pewnego rodzaju takim podniesieniem powyżej poziomu. Widzi lepiej w duchu, słyszy lepiej, rozumie lepiej. W związku z tym potrafi więcej. Rozumiecie? Wiecie, jak idzie pasterz i idą owce. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest to, że pasterz jest wyżej niż owce. On po prostu lepiej widzi. Bo jest wyższy. I tyle. Jest wielkie niezrozumienie w Kościele co do urzędów Bożych. Bo ludziom się wydaje, zresztą w dzisiejszym liberalnym środowisku to jest bardzo modne, że no nie ma urzędów Bożych, już się mówi teraz. Ludzie mówią, ja nie potrzebuję nikogo. No ale one są te urzędy.
co zrobisz im. I teraz jesteś takim urzędnikiem i niestety, ale pierwszą rzeczą, z którą się zderzysz, to nie będzie sympatia, tak? Tylko antypatia. Po prostu. I to jest normalna sprawa. Im wyżej sięgasz, tym bardziej szykanowany jesteś. W dzisiejszym zhumanizowanym środowisku. Dzisiaj dla ludzi ktoś, kto określa siebie, dla ludzi w Kościele, jako urzędnika Bożego, to się mówi o nim, że to jest czarownik, manipulant, że to jest Dorobkiewicz, że to jest ktoś, kto chce wprowadzić zamordyzm, chce manipulować innymi ludźmi. Dlaczego tak jest? No, odpowiedź jest prosta, bo to całkiem na marginesie wam to powiem. Im bliżej przyjścia Jezusa, kochani, tym bardziej się nasila szereg różnych działań demonicznych, a przede wszystkim tych działań podstawowych. No a jednym z podstawowych działań demonicznych na świecie to jest deficyt ojcostwa i potężny manifest duchów sierocych. I teraz, jak powstają ojcowie wiary, to zaczyna być wielki bunt. Wielki bunt. A więc, jak starasz się, w cudzysłowie, czyli otwierasz się na Boga, i chcesz być Bożym urzędnikiem, czy też już jesteś takim urzędnikiem, no to mam dla ciebie taką dobrą informację, że no przyjaciół nie nazbierasz za dużo. No nie nazbierasz przyjaciół. A im bardziej będziesz rósł w swoim urzędzie, tym bardziej będziesz atakowany jako ojciec. Po prostu. Bo atak na ojca się wzmaga, im bliżej jest powrót Jezusa. Ludzie nie chcą być posłuszni autorytetom. Bo autorytet dla nich jest związany z tym, że znowu się pojawi jakiś fałszywy ojciec i ten fałszywy ojciec znowu będzie niszczył. I to jest podświadome. Także to tak na wstępie. Natomiast czy się to komuś podoba, czy się to komuś nie podoba, urzędy Boże są i są one przez Boga powołane, aby kierować Kościołem. To urzędy Boże kierują Kościołem. Ja bym chciał, żebyście sobie te rzeczy obejrzeli na podstawie dłoni ludzkiej, bo to tak ładnie nam się wszystko opiszę. Najmniejszy palec to jest nauczyciel. Dlatego, że ja wam zaraz to będę opisywał i chciałbym, żebyście dzisiaj też wykorzystali to w ten sposób, abyście umieli rozróżnić fałszywy urząd od prawdziwego urzędu. Bo też to mnie interesuje. Interesuje mnie to, abyście umieli uszanować urzędy i korzystać z urzędów. Interesuje mnie to, żebyście nie bali się wchodzić na urzędy. I interesuje mnie to, żebyście odróżniali fałszywy urząd od prawdziwego urzędu. To mnie bardzo interesuje. Nauczyciel to najmniejszy palec, ponieważ on jest w stanie wejść najgłębiej. Najgłębiej. Palec zaręczynowy to jest pasterz, pastor, jakkolwiek to nazwiesz. To jest człowiek, który wiąże się z ludźmi. Pasterze wiążą się z ludźmi. Pasterz jest związany z ludźmi. W przeciwny sposób. Najdłuższy palec to ewangelista. On sięga najdalej. Palec wskazujący to prorok, określający kierunek, wyznaczający
prawo i sąd. Kciuk to apostoł, który łączy wszystko w pięść, aby można było uderzyć w piekło i zaprezentować niebo. Tak to działa. Nauczyciel, człowiek, którego słowa niosą odświeżenie, objawienie i prostotę. Urząd nauczycielski definiuje odświeżenie, objawienie i prostota. Im bardziej ktoś jest skomplikowany teologicznie, im bardziej ktoś jest zapętlony w swoich wypowiedziach, tym mniej ma wspólnego z urzędem nauczyciela. Nauczyciel rozbija błędne doktryny, wierzenia i sposoby myślenia. On się tym zajmuje. On wprowadza w sposób prosty, jasny i klarowny konkretne formuły Boże, które może przyjąć zarówno niesamowicie wykształcony intelektualista, jak zupełnie prosty, jak również zupełnie prosty człowiek z ulicy. Taki jest nauczyciel. Wszystko inne to jest podróbka. Rozumiecie? To podróbka jest. Są na przykład takie książki, że tą książkę, ja kupowałem różnych książek, dużo wyrzuciłem. Ale ja brałem książkę jakąś, przeglądałem fragment tej książki, przeczytałem kawałek i ja już wiedziałem, że nigdy jej nie przeczytam. Nigdy. Bo facet czy kobieta, który ją napisał czy napisała, no nie powinien tego zrobić. No. Nie powinien tego zrobić ludzkości. Nie powinien. Tak też uważam, że wielu ludzi nie powinno nigdy nauczać. Nigdy. Bo to, co oni przekazują, jest tak skomplikowane, albo nie posiada żadnego mechanizmu praktycznego. Ja słyszałem mnóstwo kazań w życiu. Mnóstwo nauczeń. Rozumiecie? Ja osobiście przylgnąłem do kilku nauczycieli i każdego z tych nauczycieli definiowało to samo. To było bardzo klarowne, bardzo proste, bardzo praktyczne i bardzo odświeżające. I to było do zastosowania przez każdego człowieka. Jak ktoś tego nie stosował, to nie chciał. Ja na przykład weźmy Kenneta Hagena. Jeżeli ktoś czyta książkę Kenneta Hagena i nie jest w stanie zrobić tego, co tam jest napisane, to jest tylko jeden powód. Ten człowiek nie chce tego zrobić. Nie chce. On nie chce. No nie chce, nie. Bo nie można nie zrozumieć Kenneta Hagena. To jest niemożliwe, żeby go nie zrozumieć. Po prostu. Taki jest nauczyciel. Jakie są główne dary, bo o tym też będę mówił, towarzyszące urzędowi nauczyciela? Po pierwsze, to prorokowanie. Otóż właśnie nauczyciel ma prorokować. Czyli co robić? To, co wczoraj powiedziałem. Pocieszać, podnosić i korygować. Tak? Na tym ma się opierać jego przekaz. Nauczyciel winien poruszać się w szerokim spektrum mówienia innymi językami. Również na poziomie poselstw. Dlaczego? Mówiłem o tym wczoraj. Ponieważ wiele objawień przychodzi przez inne języki. Ja się modliłem w innych językach, następnie wykładałem własne języki lub też je zapisywałem, a potem wykładałem i następnie tworzyłem z tego kazania. Tak to działa. Jak człowiek jest zablokowany na to, to nie odbierze masę rzeczy od Boga. Masę. No i oczywiście to, no, wykład języków, no bo rzecz ewidentna. Pastor, czy też pasterz, definiuje go nadnaturalne zaręczenie się z kościołem lokalnym lub z poszczególnymi ludźmi
którym pasterzuje. To jest nadnaturalne. Nadnaturalne. Człowiek taki poświęca się drugiemu człowiekowi. Pasterz się nie męczy. Nie męczy się. Czy fizycznie się męczy, każdy człowiek, ale nie męczy go bycie z ludźmi. Jak kogoś męczy bycie z ludźmi, to na pewno nie jest pasterz. Nie wiem, kto to jest, ale nie pasterz. I tyle. No bo pasterz ma co? Paść. Znaczy paść, to trzeba być tam. Ma paść. Ja znam różnych pasterzy, którzy jak tylko mogą, to się zrywają z relacji z ludźmi. Rozumiecie? Jestem pastorem. Ja mówię, jesteś socjopatą. Socjopata. To jest taka medyczna nazwa na twoje schorzenie. Socjopata. Nie pasterz. Bo pasterz życie kładzie za owce. Swoje życie. I wiecie, tu nie chodzi o fizyczne życie. Tu chodzi o życie duszy. Kładzie się swój czas, swoje emocje, swoje myśli. Rozumiecie? Pasterz zna swoje owce po imieniu. Co to znaczy? Ma z nimi osobistą relację. Ma z nimi kontakt. A on je lubi. Dzisiaj jest masa pastorów, co nie lubią owiec. Wiecie, co lubią robić z owcami? Strzyc i doić. Najlepiej im to idzie z pasterstwa. Ostrzyc i wydoić. A to troszkę więcej się dzieje, kochani, na przestrzeni pasterstwa, niż tylko strzyżenie i dojenie. Pasterz gotów jest oddać życie za owce. Leczy, opatruje, karmi, rozumie. Leczy, opatruje, karmi i rozumie. Jak pasterz nie rozumie ludzi, to nie jest pasterz. Ja nie rozumiem, dlaczego on tyle czasu się do niego mówi, a on nie rozumie. Nawet dlaczego nie rozumiesz? To człowiek jest. Ale ja tyle razy mówię, on nie rozumie. Ja mówię, no to zrozum, że on nie rozumie. No. Usiądź. To człowiek. Taką ma przywarę, jest człowiekiem. Działa mu 6% mózgu, jest zaburzony, proszę ciebie, jak piąty jest pan pracy. No takiego masz, no taką owcę masz. Taka owca. I teraz pasterz tą owcą się będzie zajmował, ile ta owca nie zwieje. Wiecie, co tylko jest w stanie przerwać pasterzowi pasterzowanie? To, że owca zwieje. Jak owca nie zwieje, to pasterz będzie pasł. Ja nieraz do ludzi mówię tak. Pierwsza sprawa. Nie ucieknij ode mnie. Jak ode mnie nie uciekniesz, to ci pomogę. Tylko się nie zerwij. O jedno cię proszę. Bo ja cię nie będę gonił. Bo pasterz robi wszystko, ale nie goni owce. Rozumiesz? Nie goni owiec. Rozumiesz? Szukać możesz, ale nie gonić. Jak owca spieprza, to się owcy nie goni. Rozumiesz? Bo ona już ma zamierzony cel człowieku się schować, ukryć. Rozumiesz? Jakie są główne dary pasterskie? Pasterz musi się poruszać, ma zabiegać, ujmę to w ten sposób, o dary uzdrawiania. Ja sobie nie wyobrażam, że przychodzą do mnie ludzie, ja do nich mówię, ja cię nie uzdrowię. Pasterz ma funkcjonować w słowie mądrości, czyli musi mieć wgląd w przyszłość. On musi te rzeczy oglądać w życiu człowieka. Pasterz musi funkcjonować w słowie wiedzy i w darze wykładania języków, bo wielokrotnie w kościele jest tak, że przychodzą poselstwa na językach, nikt ich nie wykłada, najczęściej dlatego, że mają kompleksy. No to kto wykłada? Pasterz. Rozumiecie? Następnie ewangelista zdobywa duszę przy towarzyszeniu znaków, cudów i niezwykłych przejawów mocy Bożej. Nie wszyscy są ewangelistami. Wszyscy mamy głosić Ewangelię.
Ale nie wszyscy są ewangelistami. Wszyscy mamy się dzielić Chrystusem, ale nie każdy będzie ewangelistą. Ewangelista to przecinak Boży. Przecinak. Rozumiesz? Przecinak. Często to są niesympatyczni ludzie. Trudni. Mówiłem, zaraz się denerwują. Jak jeszcze ktoś nie urósł dwa tygodnie w Chrystusie, to oni już się denerwują, wszystko w nich chodzi. Już machają rękami. Już. Ty co, ewangeliści? Rozumiem. Bo oni mają jeden cel. Wyrywać na maksa dusze ludzkie z piekła. Za cholerę nie wiedzą, co zrobić z tym później. Rozumiesz? Dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby ewangeliści funkcjonowali w Kościele. Bo najgorzej, jak ewangelista się zajmie pasterstwem. Jest takie namaszczenie Nehemiasza. Nehemiasz mówi tak: Panie, ciągnąłem ich za broty i biłem pięściami po twarzy. Miej mi to w usprawiedliwości. Namaszczenie Nehemiasza. Ewangeliści tak wielokrotnie postępują, jak próbują pasterzować kogoś. Rozumiesz? Ja mówię do ewangelistów: nie pasterzuj. Proszę. Dla dobra nas wszystkich i Boga. Oddaj tych ludzi tym pasterzom. Przyprowadź ich, uzdrów, wypędź demony, rozumiesz? Wskrześ kogo trzeba, tak? A potem to do kościoła przyprowadź w ogóle. Niech to się zajmie tym pasterz. Co to pokocha, to coś. To się zakocha w tym czymś, rozumiesz? Będzie głaskał, leczył, tak? Ty go za włosy przyciągnij, to nie. Tak? A potem zostaw to pasterzowi. Ja w ogóle marzę o tym, żeby ludzie zobaczyli, kim są i w jaki sposób działają, żeby się nie boksowali z różnymi sprawami. Po co tu się boksować? Jesteś, kim jesteś. Chcesz więcej, otwieraj się dalej, ale jesteś, kim jesteś. Ewangelistom towarzyszy najwięcej darów mocy. Dary uzdrawiania, dar czynienia cudów, dar wiary, słowo wiedzy. Oni w tym się poruszają. To dla nich chleb powszedni. I o to też muszą dbać. Prorok. Po pierwsze, prorok pokazuje to, co mówi teraz Pan. Teraz. Bo to, co w ogóle mówi Pan, to każdy wie. Zakładam, że każdy słucha Ducha Świętego. Ale prorok ma za cel przyjść i mówi: Pan teraz i tu mówi to. Teraz i tu. Po drugie, prorok potwierdza kierunek. Potwierdza kierunek. Po trzecie, prorok przychodzi z objawieniem. Tym się zajmuje prorok. Prorok to nie jest ktoś, kto ma ci powiedzieć, co ty masz zrobić. Nie. Czas takich proroków minął. To nie o takich prorokach mówi Nowy Testament. Największy prorok, który mówi do ciebie, co ty masz zrobić, to jest Duch Święty, który mieszka w tobie. Prorok ma inne zadanie. On ma przyjść i powiedzieć: teraz jest taki czas. Teraz jest taka koniunkcja duchowa. Teraz jest taka sytuacja. Teraz. Jutro ja wam powiem, co będzie. A teraz jest to. Rozumiecie? Teraz. On też potwierdza to. Nie wiem, ilu z was zderzyło się z tego rodzaju prorokami, którzy przychodzili do waszego życia i mówili wam coś, o czym wy w ogóle nie byliście przekonani. Ale oni mówili do ciebie: tak mówi Pan. A ty w ogóle wiedziałeś, że nie masz z tym nic wspólnego. O co tu chodzi? No ale skoro tak mówi Pan, no to wiesz. Prorok jedynie może potwierdzić to, co mówi do ciebie Święty Duch. On ma to potwierdzić. I wtedy to jest dla ciebie dodatkowa informacja. I przychodzi też z objawieniem, pokazuje, jak się sprawy mają.
To jest takie, to z tego wychodzi, to jest błędem. Taki jest prorok. Prorocy są bardzo wrażliwi. Z drugiej strony są dziwni. To najdziwniejszy urząd. To dziwny urząd. W ogóle są dziwni prorocy. Zachowują się dziwnie. Po prostu. Snują się jakoś tak. Mam żonę proroka, wiem. Prorokom w zasadzie towarzyszą wszystkie dary duchowe. To jest urząd, w którym te dary się bardzo też miksują. Bo też poziomów proroków jest bardzo dużo. Apostoł, bo taki jest, nazywałem to kameleon. To jest coś takiego, że jest wszystkim według potrzeb. Taki był Paweł. Taki był Paweł. Obojętnie za co się wziął, to ukręcił. Jak już powiedziałem jednemu takiemu pastorowi, bo on mówi tam, jakieś mi zadał głupie pytanie, już nie pamiętam odnośnie tego, czy ja bym sobie poradził z czymś, czy bym sobie nie poradził z czymś. Ja mówię, wiesz co, ja nie wiem, czy bym sobie poradził z tą rzeczą, bo nie wiem, ale wiem jedno, mówię. Mam takie wewnętrzne przekonanie, już wiem, co on mi mówił, bo mi zarzucił, że ja prosperity głoszę, że ja w ogóle wyłudzam pieniądze i tak dalej, i tak. I mówi, ciekawe, jakbyś pojechał, mówi, do jakiegoś kraju ubogiego, czy też byś tak głosił, nie? A ja w ogóle, ja wiem, że wszędzie tak głosił, jak głoszę, no tak? Bo co ja bym głosić miał innego ludziom? Czy to w ogóle to, jak zasady duchowe są takie same dla Afrykańczyków, jak dla Europejczyków, to nie ma różnicy tutaj. Ale ja mówię, wiesz co, ja nie wiem, co ja bym zrobił, jak ja bym sobie z tym radził, ale wiem jedno, ja obojętnie gdzie bym pojechał na świecie, obojętnie gdzie, ja na pewno bym tam zgromadził ludzi i założył kościół, a potem rozkręcił w ogóle całą koniunkcję duchową. Bo tak mam całe życie od nawrócenia. Wszędzie. Ja w więzieniu kościół założyłem. To od początku powstania Białęki, od 62 roku, nie było precedensu. Ja napisałem statut i założyłem w więzieniu kółko biblijne. I ja prowadziłem spotkania tam. I uzdrawialiśmy chorych, wypędzaliśmy demony. Rozumiecie? Codziennie w naszej celi, o godzinie 19 były nabożeństwa. I bandyci siedzieli z różowymi śpiewnikami, śpiewniki radości. Nas obserwowali przez kamerę jak komornik szafy. Były dwie cele więźniów wzmożonej ochrony. Nasza jeszcze jedna. I u nas był kościół. Wszyscy narodzeni z Bożego Ducha. O 19 włączony telewizor. Rozumiecie, o co chodzi? Koniec. Wieczerza pańska była z chleba i z wody. Człowieku, ja stawałem, głosiłem kazanie. Człowieku, dzień w dzień. Jeden człowiek siedział w celi, skończyła mu się sankcja i miał wyjść, i on powiedział, że on nie wyjdzie. On się tam nawrócił, został uwolniony od heroiny, proszę ciebie, on mówi, ja nie wychodzę. On mówi, musisz, oddział we przyszedł, mówi, musisz wyjść, bo cię wyniosę. Musisz wyjść, bo cię wyniosę, rozumiesz? Więc to definiuje apostoła. Jak ktoś wam w ogóle w życiu będzie gadał, że jest apostołem, rozumiecie, o co chodzi? To powiedz, pokaż mi dzieło swoje. Bo jest pełno apostołów w internecie, co mają stronę na Facebooku. Apostoł taki i taki. Ja już nie mówię, w ogóle wszystkich urzędów jest pełno. Jest pełno proroków internetowych, ewangelistów, wszyscy. Ewangeliści internetowi, człowiek. Zajawki wysyłają z Biblii, proszę ciebie, Jezus cię kocha. Proszę zobaczyć, i baranka jakiegoś, baranek krzom człowieku narysowali. Ewangelista jakiś tam się przedstawi, miał nazwisko ewangelista, nie? Człowieku. Siedzi przed internetem, się organizuje. Człowieku, baranka szona. Kiedyś głoszę Ewangelię w jednym mieście, idzie taki chłop i krzyczy, ty taki w ogóle, wiesz, a tu Święty mówi, zapytaj go się, co wczoraj człowiek się organizował przy filmie pornograficznym, a ja przed ten mikrofon mówię, ty! A co wczoraj tam, mówię, robiłeś, jak się tam czepałeś przy tym filmie, ty? A on, człowieku, jak poszedł w długą, rozumiesz? Mówię, słowo więcej.
Słowo wiedzy, jeden dar uwolniony. I po diable. Rozumiesz? Siedzą człowieku, głupoty robią, wiesz, to ale są wszyscy urzędnicy. To jest każdy urzędnik. Urzędnik ma określoną historię swoją. Ewangeliści przyprowadzają ludzi do Jezusa. Uzdrawiają i wypędzają demony masowo. Prorocy nadają kierunek. Robią to publicznie i śmiało. Apostołowie zakładają kościoły i zmieniają duchową koniunkcję. Pastorzy gromadzą ludzi i doprowadzają do tego, że miłość Boża się rozlewa. Nauczyciele ustanawiają standardy doktrynalne w prosty i jasny sposób. Oto urzędy Boże. Nie dajcie się oszukać nigdy. Szukajcie tego, co prawdziwe. W sobie i w innych. Ubiegajcie się o to, aby być na urzędach Bożych. Bo kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Pamiętajcie, że jest to związane z odpowiedzialnością. Bo to nie jest coś, tak, że ja proszę Ciebie teraz jestem pastorem i ja w ogóle jestem ktoś. Ja mówię, jesteś pastor, bardzo dobrze, masz odpowiedzialność za życie ludzi. Jesteś ewangelista, bardzo dobrze, zapraszam serdecznie, głoś Ewangelię. A nie Ty, proszę Ciebie, raz w miesiącu wyściubisz nos, proszę Ciebie, i powiesz, proszę Ciebie, sąsiadce, że Jezus żyje. Rozumiesz? Nie jesteś ewangelistą, jesteś zaburzony. Rozumiesz? Ewangelista będzie orał ziemię. Będzie jak koń bojowy. To nie jest naganiający. To jest ewangelista. Prorok będzie stał z wyciągniętym palcem, mówi tak, mówi Bóg. Taki jest kierunek. Idziemy tamtędy. A skąd Ty wiesz? Ze składu desek. Skąd ja wiem? Bo Boga słyszę, bo zasiadam w Radzie Najwyższego. Prorok stanie i powie, ja zasiadam w Radzie Najwyższego. Nie będzie się czaił. Rozumiecie? Apostoł to zbierze do kupy i stworzy tego taką bryłę, rozumiecie? Że jak nią przypieprzy, tak? To religia i humanizm się wywalą do góry nogami. Stworzy domy. Stworzy rodziny. To są urzędy. A nie głupota. W dzisiejszych czasach wszystko wszystkim wolno. To nie ma żadnego problemu. Dzisiaj się za darmo zakłada konto na Facebooku i jest się kim się chce. Rozumiecie? Jest się brzydkim, a wstawia się zdjęcie, proszę Ciebie, Cindy Crawford. Ma się na imię Renata, na przykład, tak? A wbija się Grace. Wszystko wolno. Ona jest Grace. Renata kwiatowa. Ale ona jest Grec i ona w ogóle inaczej wygląda niż do zdjęcia. Ale wszystko wszystkim wolno. I już się można za tym schować, i już można być urzędnikiem pańskim. Jestem urzędnikiem pańskim. Grec. Rozumiesz, o co chodzi? Jesteś zakompleksiona i masz na imię Renata. Kiedyś moja żona takiej jednej osobie powiedziała, tak, ktoś do niej dzwonił, a żona mówi do niej tak, jak masz na imię? No tak i tak, dlaczego na Facebooku masz inne imię? Ale co? Chcesz ze mną rozmawiać o prawdzie, tak? Zmień imię najpierw. Jak zmienisz imię na Facebooku, zadzwoń do mnie. Porozmawiamy o prawdzie. No przecież nie będę z tobą rozmawiała o prawdzie, jak ty masz inne imię niż masz. No nikt normalny innego imienia nie zamieszcza na Facebooku. Chyba, że się ma kompleksy, jest się załamanym, rozumiesz, o co chodzi, i nienawidzi się siebie. Przecież to są proste rzeczy. Ale dzisiaj wszystko wolno. Tylko Paweł mówi, nie wszystko jest pożyteczne. To niepożyteczne mieć inne takie, wiesz, zajawki niż prawdziwe.
rozumiecie? Ja wam pokazuję pewien obraz, bo to nie chodzi o to, że można mieć inne imię, to można się bawić tym, to żaden kłopot. Natomiast ja mogę założyć misiu szatek i fajnie, i super, i też będę miał z tego fajne, bo to nie w tym sprawa jest. Sprawa jest w tym, żebyśmy sobie na dzisiejszym spotkaniu, na tej sesji, położyli taką granicę między tym, co jest prawdziwe, a nieprawdziwe w urzędach Bożych, bo o to nam chodzi. To nam nie chodzi o to, żeby sobie innych imion nie robić. Bawmy się, lubimy, pieski zapuszczajmy na tym fejsie, to naprawdę to. Czujmy się wolni w tym wszystkim, tak? Ale chodzi o to, że w ogóle połóżmy granice. Jak już mówimy o rzeczach poważnych, to niech one będą naprawdę poważne. Nie dajmy się też wkręcać, bo jest taka koniunktura rozkręcona w ogóle zafałszowania królestwa, że się w pale nie mieści. No. Tak? Gdzie każdy jest każdy, nie ma żadnego problemu. Zobacz, jak kto przyjedzie do Polski, przyjedzie jakiś sługujący, rzuci jakieś tam hasło, już latają, wszyscy wszystko robią, pewnie ciebie za 6 miesięcy wszystko spadło, już nic nie ma. Tak? I zostaje znowu jakaś bryła, jakiś w ogóle kamień, jakiś kamień zostaje, tak? Wszystko staje się monumentem w pewnym momencie. A urzędy Boże, one cały czas błyszczą. One błyszczą. One nadają kierunek. One mówią. I to naprawdę widać. Kiedy będziesz też rozpoznawał w sobie Bożego urzędnika, to otwieraj się na dary duchowe, które są do tego bardzo potrzebne. Odpowiednie dary duchowe. Nie mów, jestem ewangelistą, ale nie muszę uzdrawiać. No jak jesteś ewangelistą, to właśnie musisz uzdrawiać. No musisz. Bo inaczej to nie jesteś ewangelistą, jak nie będziesz uzdrawiał. No ja tylko będę głosił. No to nie będziesz ewangelistą. To głoszący będziesz. Tak się nazwij. Nowy taki podurząd. Głoszący jestem. Ja tylko stoję i głoszę. Nie uzdrawiam, nie wypędzam demonów. Nie manifestuje mocy królestwa, jestem głoszący. No i dobrze, no, zróbmy sobie te proce, wszystko nam wolno. Możemy takie sobie zrobić, coś. Bóg się nie obrazi. To dobry Bóg. Tak? Ułóżmy granice sobie. I chciejmy, żeby nasz urząd, na takim zasiądziemy, żeby był najwyższej jakości. Jak już za coś się weźmiesz, niech to będzie najwyższej kości. Jak będziesz pasterzował ludziom, życie kładź. Jak będziesz nauczał, rób to prosto, jasno, klarownie, nie zapętlaj. Jak będziesz prorokował, rób to zdecydowanie, rozumiesz? I niech to naprawdę ma głębie objawienia, tak? Jesteś apostołem, tak? Zbieraj wszystko do kupy, buduj, kształtuj, twórz. Rozumiesz? Chciałbym, żebyście sobie taką rzecz, jeżeli chodzi o tą sesję, gdzieś włożyli w serce. Na tym mi zależy, nie? Jeżeli masz kontakt z urzędem, szanuj urząd. Ja szanuję urzędy Boże. Kurczę, podróbek nie lubię. Rozumiecie? No nie lubię podróbek. No w ogóle podróbka to nie jest oryginał. To jest wielka różnica między podróbką a oryginałem. Wielka. Wielka różnica. Kiedyś kupiłem sobie takie buty jednej firmy. Dobrej firmy. Po 10 latach to już byłem wpieniony na te buty. Wiecie dlaczego? One już dawno nie wyglądały tak jak normalne, modne buty. Tylko kurczę, rozumiesz o co chodzi? A dalej były trwałe, silne i mocne. Dużo pieniędzy na nie zapłaciłem wtedy. Rozumiecie? Po prostu. Oryginał to jest oryginał. Z której strony byś nie patrzył? Oryginał to oryginał. A podróba to jest podróba. Ja nienawidzę podróby. Nienawidzę podrobionych urzędów. Lewych pastorów. Lewych proroków. Rozumiesz? Mających lewą doktrynę. Krzywo kochających. Nie kładących życia. Udających, mających kurcze odpowiedź na każdą swoją patologię. Mam gniew na to. Rozumiecie? Mam gniew na nauczycieli, po których w ogóle w wykładach ludzie mają gorszy bałagan w głowach niż przed. Idziesz do kościoła, posłuchałeś kazania, gorzej nie było.
Lepiej było nie być. Rozumiem. Ja miałem takie doświadczenia. Masę takich doświadczeń miałem. Że przed nabożeństwem czułem się lepiej, po spotkaniu wyszedłem z kościoła i mówię, nie no, cholera, koniec. Już nie wiem, czy jestem zbawiony, czy nie jestem, już nie wiem teraz. Zapomniałem. Przed 10 to byłem zbawiony, bo teraz, mówię, bo teraz po 12 to nie wiem, co powiem. Bo już się dowiedziałem w ogóle, że kto się narodził z Bożego Ducha, ten nie grzeszy, już mi powiedział, no i koniec, no teraz, no. A ja w ogóle wiadomo, co wczoraj zrobiłem, no wszyscy wiedzą, ja wiem, Bóg wie, diabeł wie, żona. No koniec, i co teraz? Rozumiesz? Nauczyciel wyszedł. Spieprzył mi niedzielę. Rozumiesz, o co chodzi? Postanowiłem nikomu nie spieprzyć niedzielę. Takie postanowienie podjąłem w życiu. Nie spieprzę ludziom niedzieli. Będę prawdę mówił ludziom. Prawdę. Prawdę. Jak się nie zgodzą, to z tą prawdą. To niech ta prawda ich osądzi. Ale ja nie zrobię zapętlenia tym ludziom. Nie powiem im w jednym kazaniu czterech rzeczy niespójnych ze sobą. Nie przeczytam im kawałka Biblii. I nie powiem do tego czterech informacji. Ludzie mają pretensje do mnie i mówią tak, ty tak zero-jedynkowo mówisz o różnych sprawach. Ja mówię o niektórych, mówię zero-jedynkowo, jak mam mówić? No wiesz, bo są różne teorie. Ja mówię, ale mnie nie obchodzi, że są różne teorie. Ja do ludzi przychodzę, głoszę im poselstwo i biorę odpowiedzialność za to poselstwo. Ja za to biorę odpowiedzialność. Jak się mylę, to przyjdź i miej do mnie pretensje. Przyjdź, spójrz mi w oczy, powiedz, Artur, powiedziałeś taką rzecz, ja doszedłem do wniosku, chodząc z Bogiem, że to jest nieprawda, tak? I koniec. Ale ja na pewno nigdy nie przedstawię Ci pięciu teorii. Jak ja Ci będę mówił, jak ja Was uczyłem na przykład na temat w ogóle dni ostatecznych na przykład, to ja powiedziałem wyraźnie. Kościół nie będzie w wielkim ucisku. Kropka. Ja Tobie nie powiem, jest taka teoria, a jest jeszcze taka teoria. A jest taka, bo ty stąd będziesz miał trzy teorie. Ja ci nie mogę takiego czegoś zrobić. Ja biorę na siebie odpowiedzialność, że ty przyjdziesz mi, złamiesz nos za to, że cię oszukałem. To robi nauczyciel. Nadstawia twarz. I mówi odważnie do człowieka. Idź za moim poselstwem. I wiesz, jak się pomyli, rozumiesz, to poniesie konsekwencje. Jestem gotów ponieść konsekwencje, ale w życiu nie zrobię ludziom młynka z głowy. Okej? Bo tak nie robi nauczyciel. Kładźcie granice między fałszywy urząd a prawdziwy urząd. Prawdziwe urzędy szanujcie. Dlatego, że jeżeli będziesz szanował urząd, to otrzymasz zapłatę urzędu. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. Kto przyjmuje apostoła, otrzyma zapłatę apostoła. Kto przyjmuje nauczyciela, otrzyma zapłatę nauczyciela. Co to oznacza? To znaczy, że ty, tak, szanując urząd, tak, otwierasz się na manifest Boży do twojego życia przez ten urząd. Otwierasz się i mówisz, Duchu Święty, ja jestem gotowy, że przez twój urząd przyszła do mojego życia moc. A więc szanuję urząd. Rozumiesz? Ale z drugiej strony, tak? Przeklinam każdy fałszywy urząd. Niech upadnie, jak moja żona się modliła. Niech te wszystkie fałszywe proroki nie wciąże znajdą. Już niech nie prorokuj. Niech rodzą dziecko po dziecku tam siedzą w domu. I koniec. Dużo dzieci niech mają. Dzieci są darem Pana. Niech proroki nie rodzi. Jakie to oburzenie było. Ale co? Nie chcecie mieć dzieci? Daru Pana? Rozumiesz? Bo przynajmniej mi się usta zamkną, przynajmniej na te 9 miesięcy, cholera, rozumiesz? No, może i potem przejdzie po tej ciąży, jak się ugodzi z jedno, ze dwa, to zmieni poglądy na różne tematy prorokini. Rozdzielajcie ziarno od plew, jak mówił John Wayne. Czas oddzielić mężczyzn od chłopców. Proszę Was o to, bo to jest bardzo ważne. Jesteście kościołem przebudzeniowym, jesteście ludźmi, którzy
mają nieść sztandar Boży. Nie dajcie się wkręcać i szanujcie to, co realnie Bóg ustanowił. I też w sobie odważnie odnajdujcie urzędy, jeżeli będziecie to widzieć. Odważnie. Mówcie: Panie, gotowe jest moje serce. Gotowe jest moje serce. Jestem ewangelistą, jestem prorokiem. Kładę życie, Panie. Kształtuj mnie, rozwijaj. Przydaj ludzi do mojego życia, którzy będą mnie szlifować. Otwieram się Duchu Święty na Ciebie. Rozumiesz? I On to zrobi. On Cię wyszlifuje. On Cię wprowadzi na urząd. Bo to On wprowadza na urzędy. On wprowadza na urzędy. To Cię żaden człowiek na urząd nie wprowadzi. Żaden człowiek. Kiedyś do mnie kobieta taka jedna podeszła w naszym pierwszym kościele i mówi tak: ordynuj mnie na pastora. Ja mówię: ja nie jestem ordynator. Przepraszam, się nie zajmuję takimi sprawami. Ordynator. Rozumiesz, o co chodzi? Oj, o, przyjdź mi ordynator. Ja mówię: no nie ty. Pastorem albo jesteś, albo nie. Okej? Okay? Ja jeszcze w życiu nikogo nie ogłosiłem pastorem. Bo ja nie wiem, czy on jest pastor. Wiecie, kto to jest pastor? Się ludzie gromadzą wokół niego. Bo chcą paść, żeby ich napaść. Napaść nas. Pastorzy. A jak ktoś do mnie przychodzi, mówi: jestem pastorem. Ja mówię: pokaż mi jedną owcę swoją. Jedną. Jedną owcę. Małą owieczkę. Małego baranka. Jednego! Nie mam owcy. Nie jesteś pastor. Bo nie masz owcy. Okej? Okay? Jestem ewangelistą. Mówię: jesteś na ulicach? Nie ma mnie na ulicach. Czemu cię nie ma na ulicach? Jakim jesteś ewangelistą? Incognito? Specjalny urząd. Ewangelista incognito. Rozumiesz? Koniec. On jest ewangelista. Nigdzie go nie ma. Ale on jest ewangelista. Przecież. Dobrze.